Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy chilbir, czyli jajka po turecku. Bazą jest jogurt typu greckiego, jest to taki jogurt jak naturalny, tylko bardziej gęsty, dlatego nam się tutaj lepiej nada. Do niego wycisnąłem pół ząbku czosnku i dodałem szczyptę soli, niestety mieliśmy małe problemy techniczne i musiałem nagrać to jeszcze raz. To jest gotowe, drugim składnikiem są jajka. Jajka, tutaj jest temat taki dość... Wydaje się ciężki, jajka w koszulkach, jajka w poszetkach. Podobno trudne do zrobienia, wcale nie są tak trudne. Warto tylko trzymać się dwóch zasad. Najtrudniejsze w mieście szczególnie kupić świeże jajka. Jajka w koszulkach wychodzą bardzo prosto, tylko jeżeli macie świeże jajka, które się nie rozpadają. Dlatego warto kupić w jakimś, najlepiej na bazarze, takie świeże jajka i wtedy nie będzie problemu. Jajko sobie rozbijamy na sitko od herbaty i to nam pozwoli oddzielić, jeżeli jest, to jest akurat świeże jajko, praktycznie nie ma wody. Jeżeli jajko jest takie tak zwane marketowe, to może się okazać, że tej wody, o, delikatnie coś zaczyna cieknąć, ale tej wody tam jest bardzo, bardzo dużo. Czym mniej, tym lepiej, tym świeższe jajko, takie jajko nam się nie będzie rozpadać. Testowałem wszystkie metody internetów ze świdrem, bez świdru, z octem, z sokiem z cytryn, zimne jajka, gorące jajka. Moim zdaniem nie ma aż tak dużej różnicy. Najważniejsze, żeby jajko było świeże i z lodówki. Prosto z lodówki, nie ciepłe, to rzeczywiście pomaga. Pokażę Wam metody, dwie tak naprawdę. Jedna jest taka ładniejsza, ale więcej pracy nie zawsze, jeżeli chcecie zrobić na przykład takie danie dla dwóch osób, nie zawsze się to sprawdza, ale różnica jest niewielka, także nawet jeżeli początkowo będzie Wam się wydawało, że to jajko Wam nie wyszło, nie ma się czym przejmować. Idziemy przygotować jajka. Doprowadzamy wodę do wrzenia i zmniejszamy moc tak, żeby dosłownie nam się woda bardzo delikatnie gotowała, takie malutkie bąbelki, już tak widać. Bierzemy widelec i robimy w środku taki wir, coś jakby woda z wanny wypływała korkiem. I do tego wirka wsadzamy jajko. Okej, okay. Jak widzicie, mi wyszło nawet bez dodawania soku z cytryn, dodawania octu. Można go dodawać, ale w mojej ocenie różnica jest tak minimalna, że ja tego zazwyczaj nie robię. I tutaj jajko jest już praktycznie gotowe. Zaletą tej metody jest to, że wyjdą Wam najładniejsze jajka, a wadą jest to, że tak naprawdę można robić jedno jajko na raz. O, najważniejsze, ustawić czas. Takie płynne jajko to jest 2,5 minuty, mocno ścięte 3. Ja nie lubię takiego płynnego jajka, więc za bardzo. Takie wpuścięte to jest 2 minuty 45 sekund gdzieś. Ok, wyszło nam dość ładne, bym powiedział, to jajko. Tylko tą metodą można robić jajko jedno po drugim i no, szkoda czasu tak naprawdę. Jeżeli teraz muszę przygotować dla dwóch osób porcję 4 jajka w sobotę rano, nie mamy na to czasu, więc przepycham moje jajko na bok. Tu mam już gotowe kolejne. I wbiję je. Najlepszy do tego jest taki duży garnek. Wtedy można jedno, drugie, trzecie, czwarte koło siebie. Nie ma problemu. Nie będzie dużej różnicy. Jak widzicie, troszeczkę nam wyszło bardziej rozłożyste takie, ale po wyciągnięciu będą wyglądać podobnie. Nie ma co się przejmować. Smakują identycznie. 3 minuty gotowania za nami. Wyciągam jajka. Teraz przygotujemy chlebuś. Patelnia nagrzana, troszkę masła. Zrobimy sobie takie tosty z masłem, jeszcze dodam troszeczkę chili i użyjemy tego masła jeszcze do polania naszego jogurtu. Do naszego jogurtu dodajemy jajka. Ops! Ale narobiłem bigosu. Ale jak widzicie, ładnie puścięte jajko, to podmienimy talerz, nie będzie problemu.
dodajemy nasz podpieczony chlebuś, dwie kromeczki i polewamy sobie masełkiem z chili. Na koniec troszeczkę koperku. I bardzo fajne śniadanie gotowe. Jeżeli chcecie więcej takich przepisów, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Mam też dla Was jak co odcinek rozdanie. Będę miał dla jednej osoby taką butelkę naszego soku z cytryn. Piszcie śmiało w komentarzach, jakie są Wasze ulubione przepisy z jajkami. W najbliższą niedzielę wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie kupon do naszego sklepu na taki sok. Także dzięki, że oglądaliście do końca. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć. Co tutaj? Jeszcze zapomniałem dodać na koniec, taka oryginalny sposób jedzenia, to jemy prosto chlebem.